na końcu tematu referatu był znak zapytania. Oczywiście znak zapytania, jak wiadomo, jest niesłyszalny, chyba że go odpowiednio wyakcentujemy. Bo czy Młodzież Wszechpolska była następczynią ZERT-u, czy nie, to jest pytanie otwarte. Pytanie otwarte zarówno w stosunku do Młodzieży Wszechpolskiej, tej współczesnej, jak i Młodzieży Wszechpolskiej, tej... czekam, jak koledzy wyjdą. Jak i tej Młodzieży Wszechpolskiej utworzonej w latach, w roku 1922. Jakie zamieszanie? Nie, wszystko dobrze. Tak? Kwestie techniczne. Okej, okay, ja sobie zejdę tutaj troszkę z linii, tego może... O, nie, bo to zgaszę po chwilę. A, no to super, bo to właśnie tak po oczach świeci i ty koncentruje troszeczkę. Dobrze. Więc tak, nie będę przedstawiał historii ZERT-u. Tutaj będą osoby, widziałem w referatach osoby, które przedstawią to w sposób bardziej precyzyjny. Ja też nie jestem specjalistą od tej historii. Co należy zaznaczyć na potrzeby referatu? Kierownictwo Obozu Narodowego na wszystkich etapach jego działalności wiedziało, że Obóz Narodowy będzie funkcjonował wtedy dobrze, kiedy tworzyć go będą osoby odpowiednio do tego przygotowane. Osoby do tego odpowiednio przygotowywane powinny być możliwie szybko, przy czym kluczowym dla tego rozwoju społeczno-politycznego, i to się właściwie na przestrzeni lat nie zmieniło, traktowany zawsze był wiek studencki, tak? Ten wiek studencki jako ten okres, w którym człowiek powinien nabywać tych właśnie umiejętności, które czynią go już dojrzałym, już taką bezpośrednią formacją przed podjęciem konkretnej, określonej aktywności społeczno-politycznej. Co oczywiście nie oznacza, że rezygnowano z pracy z młodszymi ludźmi. No, była Noga, była Czerwona Róża i inne organizacje, które miały być z kolei przygotowaniem do tej działalności, nazwijmy to, akademickiej. No i oczywiście pierwszą organizacją młodzieżową był Z. Z czasem on odpada w wyniku krytyki aktywności endecji w drugiej rosyjskiej dumie. No, narodowcy ma i są takie pomniejsze próby tworzenia, organizowania działalności młodzieżowej, to różnie wychodzi. No oczywiście wojna powoduje już skupienie się na pewnych innych czynnikach, chociaż na pewnym etapie w 1917 roku już powstają pewne organizacje studenckie, znowu o prowinencji narodowej, koło imienia Maurycego Mochnackiego na Uniwersytecie Warszawskim. To można wskazać jako jedną z takich działalności. Natomiast już po wojnie 17 grudnia powstaje Organizacja Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej z Janem Rembielińskim na czele. Organizacja rozszerza swoją działalność ogólnopolsko. Jej rozwój przerywa oczywiście kampania wojny polsko-bolszewickiej, po której zakończeniu tutaj młodzież narodowa, o tym chyba kolega Wojek więcej wspominał, bierze czynny udział w tych walkach. Po jej zakończeniu wraca na uczelnię, ta praca narodowa kwitnie, efektem czego na zjeździe 25-26 marca w Warszawie powstanie Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, stowarzyszenie skierowane jedynie do studentów, stowarzyszenie, o którym też tutaj widziałem, że już kilka referatów też padnie w tym okresie, zdominowało całkowicie życie studenckie drugiej Rzeczpospolitej. To tak tytułem wstępu, co było oczywiście celem oprócz działalności. Zawsze te organizacje miały dwa, można powiedzieć, cele nadrzędne. Celem pierwszym, najważniejszym była formacja, było samodoskonalenie się, był rozwój, tak żeby kończąc ten etap działalności, móc wejść do dorosłej pracy społeczno-politycznej i być do tego jak najlepiej przygotowanym. To rzecz pierwsza. Rzecz druga to jest, ja zawsze mówię, że są dwie formacje. Formacja zewnętrzna, wewnętrzna, czyli to, co kierujemy do siebie. Formacja zewnętrzna, to, co kierujemy na zewnątrz. Czyli przede wszystkim jest to właśnie wpływ na życie uniwersyteckie, na udział, przede wszystkim dominowanie bratnich pomocy. Tu widziałem chyba kolegę Kofin, to prezentował w swoim referacie przejmowanie przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej bratniaków.
Kół akademickich, związków sportowych, zapomniałem w tym momencie, zjazdów akademickich, zjazdów uniwersyteckich i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście tą działalność młodzieżową w II Rzeczpospolitej przerywa wybuch II wojny światowej. Narodowcy, Wszechpolacy no, angażują się czynnie w walkę, w funkcjonowanie struktur państwa podziemnego, później również w tą działalność na uchodźstwie, w rząd na uchodźstwie. Jest oczywiście próba wznowienia tej działalności. Tutaj Tadeusz Łabęcki, przede wszystkim nazwiska Tadeusza Łabęckiego, Tadeusza Radwana, Wiesława Chrzanowskiego, którzy dążą do, próbują reaktywować tą działalność młodzieżową pod koniec wojny na początku okresu komunistycznego. Oczywiście to wszystko zostaje rozbite przez władze komunistyczne i tak naprawdę ten okres komunistyczny jest pewną wyrwą w takiej strukturalnej działalności w Polsce. Oczywiście istnieją struktury emigracyjne, natomiast w Polsce jest on pewną wyrwą w tej działalności strukturalnej młodzieżowej. No, są różnego rodzaju próby organizacji, natomiast ja też nie jestem w tych tematach specjalistą. Głównie funkcjonuje to w oparciu o poszczególne osoby, o salony. Tutaj Leon Mirecki jest taką osobą, która szczególnie się wyróżnia, wybija. I pod koniec lat 80. już po stanie, właściwie jeszcze przed stanem wojennym, powstaje taka organizacja jak Polski Związek Akademicki, założona, czy jednym z jej głównych kierowników jest, nie wiem, imienia bodajże Paweł Milczarek, wybitny polski tomista. I ona zostaje zdelegalizowana w okresie stanu wojennego, później reaktywuje się w kilku miastach, w kilku ośrodkach akademickich, przede wszystkim właśnie w Poznaniu. I tam można powiedzieć, że tworzą się takie dwa nowe nurty, które przyczynią się do reaktywacji Młodzieży Wszechpolskiej w grudniu 1989 roku. Pierwszy z nich jest powiązany z osobami Piotra Zycha, Macieja Pawuły i Pawła Sopkowa. Jest to grupa młodych ludzi, którzy zaczynają spotykać się, szukają jakiegoś miejsca dla siebie i w pewnym momencie zwracają się ku szyldowi, szukają szyldu, który można byłoby kontynuować, pod którym warto byłoby kontynuować pracę. I właśnie zwracają się ku szyldowi Młodzieży Wszechpolskiej. W 1988 roku zostały wydane takie ziny, można powiedzieć, Młodzież Wszechpolska i gimnazjalista skierowana do studentów i w pewnym momencie oni zaczynają się spotykać z takim, z drugim, można powiedzieć, trzonem, drugim nurtem powiązanym już rodzinnie bardzo mocno ze Stronnictwem Narodowym, mianowicie z synem Jędrzeja Giertycha, czyli no jednego z liderów Stronnictwa Narodowego tu w Polsce w ostatnich latach, później także przez wiele lat na emigracji, Maciejem Giertychem. I w tych spotkaniach uczestniczy 18, wtedy letni syn Macieja, Roman. I w pewnym momencie tutaj mamy troszkę niejasność, jak do tego doszło, czy było to pokojowe przekazanie tych niewielkich wypracowanych struktur przez tą grupę związaną z Zychem, która z kolei angażuje się w dorosłą, jak sam twierdzi Zych, w dorosłą politykę, w pracę w ramach Związku Chrześcijańsko-Narodowego. Giertych ten etap troszkę pomija, natomiast wspomina o konflikcie, do którego doszło na zjeździe. Jak wiemy, w Młodzieży Wszechpolskiej, której mam zaszczyt dzisiaj być wiceprezesem, panuje narodowa demokracja i tylko raz zdarzyło się w powojennej historii, że było dwóch poważnych kandydatów na prezesa i to był właśnie 89 rok, kiedy naprzeciwko stanęli Roman Giertych i Maciej Pawuła. 23-9 te wybory wygrał właśnie Giertych, który już przejmował wpływy od wakacji na organizację. Czy ciekawa osoba, która go w tym wspierała i którą on sam wymienia w swoich późniejszych wspomnieniach, listach, był Konrad Szymański, obecnie minister do spraw
do spraw, wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich. I on zostaje pierwszym, zostaje wiceprezesem ówczesnego MW, wspomniany Pawła zostaje drugim. Natomiast co ważne, warto podkreślić, organizacja jako tako nie zostaje zarejestrowana, tak? Organizacja zostanie zarejestrowana dopiero rok później. 8 grudnia 1990 roku dochodzi do zjazdu w Łodzi i dopiero po tym zjeździe zaczyna się proces rejestracyjny. Wtedy w rejestrze handlowym jeszcze tak KRS to jest wynalazek pierwszych lat XXI wieku. Ta rejestracja trwa bardzo długo, bardzo się przeciąga. Ostatecznie w maju 92 zostanie to zatwierdzone. Co warto zaznaczyć już tutaj na tym etapie? Różnice między Młodzieżą Wszechpolską w latach 90. a Zetem czy Młodzieżą Wszechpolską przedwojenną. To były organizacje studenckie. Młodzież Wszechpolska powojenna nie jest organizacją studencką. Nie ma tutaj tego zawężenia. Jest 25 rok życia jako rok graniczny działalności. Dość szybko ten rok graniczny zostanie przeciągnięty do 30 roku życia. Natomiast no i on utrzyma się do dzisiaj i faktycznie różne osoby pojawiają się, nie tylko studenci Młodzieży Wszechpolskiej, pojawiają się ludzie, pojawiają się licealiści, pojawiają się również ludzie pracujący już i sami działacze, również po zakończeniu studiów jeszcze się w RAW strukturę MW angażują. No tutaj Dariusz Wasilewski, wiceprezes w czasach Giertycha, później drugiego prezesa, takiego chwilowego, Damiana Pukaskiego, również wiceprezes i zostaje prezesem już po studiach, tak? On już przestał być studentem, zaczyna pracę, ma żonę, staje się trzecim w powojennej, znaczy po 89 roku prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Czym zajmuje się, jeszcze może o takich tych kwestii zjazdowo-organizacyjnych, takim można powiedzieć credo, które utwierdza obecność Młodzieży Wszechpolskiej w przestrzeni publicznej, a szczególnie nie wiem czy dominującą, ale w każdym razie bardzo mocną pozycję w obozie narodowym po stronie tej właśnie działalności młodzieżowej jest maj 92 roku. Wtedy w 70. rocznicę organizacji zostanie zorganizowany Światowy Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej. Faktycznie dość duże wydarzenie, w którym udział biorą weterani, seniorzy MW, oczywiście z Mireckimi na czele, z Maciejem Giertychem. Maciej Giertych nie był seniorem. Posłami ówczesnymi, między innymi Markiem Jurkiem, a jednym z takich pierwszych otwierających akcentów był list Wiesława Chrzanowskiego, czyli ówczesnego marszałka Sejmu, czyli można powiedzieć drugiej osoby w państwie. Oczywiście organizacja powoli będzie się rozwijała. Ciekawe jest to, jak się rozwija. Otóż rozwija się w oparciu na początku w dużej mierze o kontakty towarzyskie, tak? Czyli jest jakiś lider, jakaś osoba, która związana jest z tą organizacją i raczej organizuje wokół siebie grupę znajomych. To jest pierwsza rzecz. A skąd ta pierwsza osoba brała się? Czasami też przez kontakty. A bardzo ważną rzeczą był kolportaż prasy. I to jest pewna immanentna cecha narodowców co najmniej do końca w XX wieku, tak? Tu faktycznie trzeba przyznać, że to zmieniło się w wieku XXI, ale narodowcy piszą. Okres przedwojenny, a jeszcze okres zaborczy czy wojenny, masa pism wydawanych przez obóz narodowy i tak samo jest w latach 90. Główne tytuły to jest Bastion, wydawane w Białymstoku, o takim trochę luźniejszym charakterze młodzieżowym. Wszechpolak, pismo oficjalne. Oprócz tego Słowo Narodowe, no tutaj wydawane przez starszych działaczy MW współuczestniczą w tworzeniu tej no niemalże książeczki. Ale to, co jest szczególnie ciekawe, cała masa tak zwanych zinów, czyli małych drukowanych kartek A4, jedna, dwie kartki złożone, przekserowane, rozdawane, kolportowane, to już nie na ogólnopolską skalę, ale raczej każda struktura miała ambicje, żeby coś takiego tworzyć i docierać do swoich potencjalnych sympatyków, informować o swoim istnieniu, no a także pozyskiwać
pozyskiwać nowych działaczy. Czym się zajmują Wszechpolacy w latach 90? Przede wszystkim, oczywiście formacja, to jest zawsze ważne. Samokształcenie, czytanie literatury narodowej, chociaż tu można zwrócić uwagę na pewien błąd, z którego oni sami później, dopiero później zdali sobie sprawę. To znaczy, i to nie jest tylko ich cecha, bo podobnie kiedyś wiem, że Marek Jurek również wspominał. Żyliśmy na pewnym etapie swojej działalności, aktywności, nie tym, co dzisiaj jest w Polsce, ale tym, czy ONR to byli zdrajcy, czy to byli jednak bohaterowie, którzy w 1934 roku zrobili rozłam z tego upolitycznionego, demokratycznego, parlamentarnego Stronnictwa Narodowego. Duże nawiązanie do historii, taki antykwaryzm, trochę tak przyjmowanie tego, co było pisane, co było tworzone, przekładanie tego na dzisiejsze realia, co wiemy, że jest nie do przełożenia. Natomiast faktycznie duży aspekt tej formacji w tym, kończymy się czas, domyślam się? Tak, do 5 minut. Do 5 minut, super. Więc to jest przede wszystkim oś tej formacji. Dodatkowo mocna formacja katolicka, tak? Faktycznie w latach 90. ta formacja katolicka jest bardzo, bardzo mocna. Jest taka historia o tym, że przyjechała takie nowe środowisko z Częstochowy, mieli założyć koło i to taka fajna grupa na obóz, no i na obozie okazało się, że no też jednym przyjechał z dziewczyną, śpi z nią w jednym namiocie sam. Giertych rzucił. To jest taka ciekawostka, trochę dzisiaj uzmysławiamy sobie Giertycha na scenie społeczno-politycznej. No jednak faktycznie on parł do tego, do mocnego duchu katolickiego. Moja teza, moim zdaniem ten jego korzeń faktycznie był dużo mocniejszy katolicki i on jest do dzisiaj, wbrew pozorom, w sensie mu się zdarza niedawno w Stanach jakiś, w którym stanie było ograniczenie aborcji przez sąd stanowy. I to było, Giertych napisał, że coś tam takiego w tym duchu, oczywiście lewica, która nie może mu wybaczyć, mimo że niby razem teraz na podobnej płaszczyźnie od razu zaczęła go za to atakować. Natomiast ten korzeń narodowy, wydaje mi się, że on mimo tych mocnych tradycji rodzinnych, bo to nie Jędrzej, tylko jeszcze ojciec Jędrzeja, już się, jest taka anegdotka o tym, jak ktoś powiedział Jędrzejowi, że jego ojciec to już tam w 1905 roku to strzelał, nie? Że już strzelał, a ten mówię może do mojego ojca, nie? Taką gdzieś kiedyś anegdotkę słyszałem, nie wiem czy ona jest prawdziwa. Więc mamy formacje, jak i aktywności zewnętrzne. No oczywiście praca nad rozwojem struktur, w jaki sposób, a co interesuje? Kwestia niemiecka, to jest bardzo ciekawe, zobaczcie. Skończył się w Polsce komunizm w 1989 roku. No, wyszliśmy spod tego buta, spod tego jarzma rosyjskiego i w końcu możemy rozwijać się. Oczywiście wiemy, że polskie społeczeństwo to momentalnie w końcu jak spuszczony za przeproszeniem pies z łańcucha mogło pobiec w kierunku tego swojego wymarzonego, cudownego, wspaniałego zachodu. Natomiast tu młodzież Polska wychodzi z przesłaniem, że to nie Rosja, ale to Niemcy są najgroźniejszym dla Polski wrogiem. Dla mnie to było na początku zastanawiające. Dlaczego? Oczywiście różnego rodzaju jakieś tam kwestie, nazwijmy to agenturalne, człowiekowi się przyświtują. Zapytałem Lecha Hajdukiewicza, de facto mieszkającego w Krakowie, wiceprezesa w latach 94-96, jeszcze później, ale już tylko formalnie, o to dlaczego tak było, nie? Skąd to właśnie, dlaczego do Niemiec, skoro naturalnym kierunkiem wydaje się Rosja. On mi odpowiedział bardzo ciekawie, że to był proces intelektualny. Proces intelektualny po pierwsze związany z tą ciągłością, tak? Wiemy, że jednak narodowcy zawsze byli bardziej antyniemieccy niż antyrosyjscy. Zawsze byli propolscy, natomiast zawsze to Niemcy byli uważani za wroga w aspekcie dziejowym Polski największego. I z podobnego założenia wyszli ci młodzi ludzie. Oni mieli rację, w gruncie rzeczy moim zdaniem mieli rację. Oni widzieli zagrożenie w tym, oni widzieli, że Niemcy się jednoczą, tak? Oni przeżyli zjednoczenie Niemiec, a jednocześnie widzieli walące się Imperium Rosyjskie, czyli Związek Radziecki wtedy, który przecież rozpada się na ich oczach, lata 90-91, to są te lata rozpadu ZSRR. Oni to widzieli, z drugiej strony Niemcy się jednoczą, widzą już, zaczyna powstawać przecież Unia Europejska, traktat z Maastricht, to jest
kilkuletni proces tak naprawdę, od 92 się przyjmuje, a to można 93 przyjąć, 91, kiedy zaczynałem się nad nim pracę. Boją się Niemców w rozumieniu takim, że my mamy nieuregulowane do końca sprawy granic, to znaczy można wrócić do tematu granic, no bo dlaczego nie, no skończył się pewien okres komunistyczny, boją się tego, stąd też jednym z takich najważniejszych wydarzeń, takich cyklicznych, w pierwszych latach będą manifestacje, udział w obchodach na górze Świętej Anny, rocznicy wybuchu powstań śląskich, tak, zawsze weekend majowy organizowane. Boją się konkurencji kapitałowej, tego, że my przegramy, my jesteśmy biednym narodem. Jeżeli zaczniemy się otwierać na zachód, na Niemcy, no to zostaniemy zdominowani kapitałowo, zdominowani w sensie gospodarczym, zdominowani w sensie terytorialnym, to znaczy to, co zawsze było obawą tak samo już później w okresie przed referendum podkreślano, jest ryzyko, że zostaniemy po prostu, że ziemia polska zostanie przez Niemców wykupiona. Zawsze narodowcy zwracali na to uwagę. Pod tym kątem chrześcijańskim, o którym wspominałem, dużo akcji typu no, sprzeciw wobec aborcji, sprzeciw wobec sekt, wobec świerszczyków, taka akcja antypornograficzna. Ci z was troszkę starsi pewnie pamiętają, widzę, Mateusz się uśmiechnął. Jak kiedyś przychodziło się obok kiosku, tam w 90-tych jeszcze gorzej, jak się tworzy, jak nagle to wszystko dopłynęło do Polski, no to połowa kiosku nieraz to potrafiły być różnego rodzaju Playboy i inne gazety. Dzisiaj prawie kiosków nie ma, co dopiero mówić o gazetach w nich, nie? Więc ja to jeszcze w tych kioskach pamiętam. I EW faktycznie prowadziło jakieś tam działania przeciwko temu, czy to jakieś informacyjną, czy zwracanie uwagi, czy... No, różne tego typu działania. Odpowiadając na pytanie, bo można byłoby tą historię dalej rozwinąć, moim zdaniem ten okres lat 90. to jest taki swobodny rozwój i aktywność polityczna jeszcze, tak? Nie udana. W sensie to jest permanentna porażka, start z UPR-em w 93 roku, start z BBWE, z pozostałościami, z takim blokiem dla Polski, pozostałościami po BBWE, że SND w 97, w 95 nieudane zarejestrowanie Macieja Giertycha, jakieś tam uzupełniające wybory samorządowe, ale ogólnie działalność rzędu 1%. A w 97 roku do władzy w Polsce dochodzi AWS, Akcja Wyborcza Solidarność, konglomeracja różnych postsolidarnościowych środowisk i jego jedną częścią jest ZHN, z którym wiele lat było blisko. No, wspominałem przed chwilą, że w 92 roku posłowie ZHN-u byli na zjeździe, tam było kilku tych posłów, wspomniałem Marka Jurka, Chrzanowski pisał list i później faktycznie ta współpraca do pewnego momentu kwitnie. Forum prawicowe organizowane przez MW w Olsztynie w 93 roku ZHN bierze udział. I w 99 roku dochodzi do, moim zdaniem jest to pewna cezura tych lat 90. akurat ładnie się faktycznie zbiega chronologicznie, gdy grupa działaczy, w tym ówczesny prezes Piotr Sosiński, poprzedni prezes Dariusz Wasilewski, Krzysztof Nycze i kilku innych prominentnych, Patryk Tomaszewski chyba dzisiaj tu nawet przemawiał, prawda? Był referat Patryka Tomaszewskiego. Tak, Patryk Tomaszewski również, on nie był aż tak ważną był ważną postacią, był członkiem Rady Naczelnej, natomiast nie pełnił tych funkcji najwyższych kierowniczych, ale on również z Piotrem Sosińskim, z Wasilewskim rozpoczynają współpracę z ZHN-em. Giertych nie jest prezesem od 95 roku, natomiast tak faktycznie on trzyma nad tym pieczę, chociaż są takie osoby, które wspominają, że on trzymał tą pieczę, ale pojawił się tylko wtedy, kiedy były wybory, po 95 roku. Dochodzi do Rady Naczelnej, na której faktycznie rozpoczynają się kontakty z ZHN-em i właśnie ta grupa Sosińskiego, ówczesnego prezesa MW, proponuje wejście w struktury ZHN-u. Nie tyle strukturalnie całe, że MW teraz zostaniemy młodzieżówką ZHN-u, ale jednak część liderów może wejść, może tutaj zaistnieć w tej poważnej polityce, tak? Partia koalicyjna. Co spotyka się z krytyką Giertycha? Inaczej, bo ile można przygrywać, zdobywać ciągle ten 1%? To spotyka się oczywiście z niechęcią strony Giertycha, który rozwija Stronnictwo Narodowe. Nawet historia pokazuje mu trochę rację, tak? Bo no, oczywiście Giertych wygrywa ten konflikt. No, Sosiński i cała reszta zostanie, bądź samo odejdzie z organizacji, bądź zostanie w niej wyrzucona. Oni zaczną działać w ramach ZHN-u, wielkiej kariery tam nie zrobią. ZHN zresztą kończy się w 2001 roku, w którym dość niespodziewanie na polskiej scenie politycznej pojawi się
nowa siła polityczna, wcześniej niespodziewana, jaką jest Liga Polskich Rodzin, która stanie się na kilka lat, na 6 lat, no jednym z głównych aktorów polskiej sceny politycznej. Liga Polskich Rodzin, która jest partią tak naprawdę kierowaną przez Romana Giertycha, a w dużej mierze również MW. Takie krążyła wtedy opinia, że w Prusach, że kiedyś się mówiło, że państwa mają armię, a w Prusach armia ma państwo. Tak w Polsce niektórzy mówili, niektórzy Wszechpolacy mówili w ten sposób. Niektóre partie mają młodzieżówki, a w środowisku narodowym to Młodzież Wszechpolska ma swoją partię. Myślałem jeszcze o krótkim porównaniu, więc tak dosłownie w jednym zdaniem na koniec. Niewątpliwie tą ciągłość można w moim odczuciu wykazać. Przy wszystkich różnicach, to już nie jest organizacja studencka, ale skierowana powszechnie do młodych ludzi, przy tym, że nie jest to organizacja, nie ma żadnego charakteru tajności, jednak ta praca formacyjna, zarówno wewnętrzna, skierowana do młodzieży, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, czyli próby oddziaływania na społeczeństwo, czy to akademickie, czy to szerzej, moim zdaniem uprawniają do tego, żeby dość stanowczo stwierdzić, że tak, Młodzież Wszechpolska jest w jakiś sposób kontynuatorką, powiedziałem, lat 90., ale wydaje mi się, że tak jest po dzień dzisiejszy Zetu w III Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Prezes Młodzieży Polskiej. To jest tak, jeśli chodzi o współczesność, mam pytanie, czy wybór Jana Jędrzejewskiego na patrona tak, stulecia Młodzieży Polskiej, nie wiem, czy tak się nazywa patrona, ale jakaś taka forma jest teraz, tak, że jako tam lider. Czy jest tutaj jakieś drugie dno, że akurat Jędrzejewski, a nie powiedzmy któryś z innych liderów przedwojennych? I pytanie drugie dotyczące chodzi mi o prezesa Młodzieży Polskiej, do tego piję w tym pytaniu. Jakie tam była mowa o formacjach katolickich, też dla Giertycha. I to pytanie takie, no to jest, będzie na zajęciu się do prezesa tym pytaniem. Czy w połowie lat 90. jaki w ogóle, czy w ogóle, lub jaki wpływ wywierał Opus Dei w połowie lat 90. na Młodzieżę Polską? No to pytanie, jak powiedziałem, jest związane z prezesem, który wówczas był, a później jakby w tej organizacji działa bardzo dzisiaj. Nie? Dobrze, więc odpowiadam na obydwa pytania dość krótko. Ja nie wiem o drugim dnie, to znaczy no, mamy stulecie organizacji, wydaje się, że Rybieliński, no, człowiek, który nie tylko był pierwszym prezesem, ale faktycznie poczynił ogrom prac do tego, żeby ta organizacja faktycznie powstała, bo przecież on już aktywny w tych środowiskach studenckich jest od chyba 1917 roku. Myślę, że tutaj kolega by mógł nie douczać w postaci Rybieńskiego, nie kolega. Jeżeli jest jakaś teoria, że to jest drugie dno, w sensie jeżeli ja czegoś nie dostrzegam, może tak oczywiście być, to chętnie wysłucham. No to mówię, no prezes, założyciel organizacji, wydaje się, że postać bardzo ciekawa i no, to jest odpowiedni patron na rok stulecia MW. No, tak w moim odczuciu. No, mogliśmy wybrać jednego, no, nie, w kolejnym roku może będzie kolejny, chociaż zapewne będzie to ktoś zupełnie inny, tak, żeby my tak staramy się tymi patronami troszkę mieszać, nie biorąc tylko postaci z myśli narodowej. W jednym roku nawet był Stanisław Brzozowski, postać niegdyś kontrowersyjna, ale moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa. Akurat były wiceprezes, kolega Niedzielko, szef Wydziału Formacyjnego, był zafascynowany tą postacią i, no i faktycznie całej organizacji wtedy udało się troszkę zgłębić tą wiedzę. Pytanie o Opus Dei, ja tego aż tak nie zgłębiłem, nie zgłębiałem, natomiast oczywiście te związki z Opus Dei są widoczne. W sensie prezes drugi Młodzieży Wszechpolskiej powojennej, Damian Pukalski, ksiądz Damian Pukalski, no jest księdzem związany, no wprost będący członkiem, nie wiem, czy jeszcze członkiem Opus Dei, jak to poprawnie nazwać, natomiast tak, no to jest człowiek z Opus Dei i chyba również brat Romana jest na pewno księdzem, ale wydaje mi się, że również księdzem związanym z Opus Dei, więc no tak, wydaje się, że jakiś wpływ, tak, bo pamiętam, ksiądz Pukalski opowiadał z kolei, że właśnie chyba Piotrek
przez Piotrka chyba te pierwsze jego kontakty. Ona skończył studia jakieś tam biologiczne i był prezesem MW, dopiero później poczuł powołanie i faktycznie wyjechał. Teraz w ogóle gdzie jest ksiądz Pukacki? W jakim mieście? Bo nie mam pojęcia. Już zapowiem jeszcze. No, bo tutaj, no to już dekadę temu w Krakowie, jest ośrodek Barbaka w Krakowie OBSD i po prostu miałem tej poznać, jeśli się nazywa Pukackiego, więc dlatego pytam w tym kontekście, bo wiem, że prezes. A to pytanie o Rembelińskiego, dlaczego miałby być drugie dno?